Witam wszystkich serdecznie, witajcie drodzy. Troszeczkę nas doszło, także z tego się bardzo cieszymy. Jak mówimy w ostatnim czasie, modlitwa jest sprawą kluczową. I możemy być czasami tacy zniechęceni, jeśli chodzi o modlitwę. I często jesteśmy zniechęceni, prawda? Czasami jest bardzo trudno się zacząć modlić. Bardzo często pojawiają się różne dziwne w tym momencie wyzwania. Coś ważniejszego się wydaje. Ale jeżeli Kościół zrozumie, czym jest ustawiczna modlitwa, jeżeli Kościół będzie się modlił z głębi serca, będzie oglądał Boże cuda. Jestem przekonany. Wszelkie przebudzenia rozpoczynały się od modlitwy. Jacyś w cudzysłowie szaleńcy, głodni mocy Boga, widzący dusze idące na zatracenie, zaczęli wołać do Boga we dnie i w nocy, krzyczeć do Boga. Czasami trwało to lata, ale Bóg w pewnym momencie zaczął działać. W czasie zgromadzenia nagle kaznodzieja mówi, ugnij mnie. I ludzie podchwycili, i ktoś inny podchwycił, Boże, ja ugnij mnie, złam mnie. To jest niezwykle ważne, ale ja dzisiaj nie będę mówił o modlitwie. Chciałbym mówić o nas, o zborze, o takim zborze jak my i każdym innym zborze, gdzie Bóg w swoim słowie daje nam takie życiowe rady, w jaki sposób, czego mamy się trzymać jako społeczność. Będę mówił o takich czterech ważnych zasadach życia, funkcjonowania Kościoła. Przypomnę to. W oparciu o pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od wiersza 12 czytamy tak. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, albo też moglibyśmy to oddać słowem zanurzeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg tak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Warszawska Biblia podaje, że Bóg umieścił członki tak, jak chciał w ciele. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie. Aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Drodzy, żyjemy w czasie, kiedy Kościół, zbór jest bardzo różnie postrzegany, i to nawet przez ludzi wierzących, odrodzonych ludzi. Ja już nie mówię o świecie, który robi wszystko, żeby deprecjonować, niszczyć, podważać wszelkie znaczenie Kościoła, zboru.
Ale źle jest, kiedy ci, którzy są częścią zboru, nie cenią zboru, nie widzą tej wartości danej od Boga, którą jest zbór. My doskonale wiemy, że głową Kościoła, głową zboru każdego jest Jezus Chrystus. I On nie tylko jest głową, On jest fundamentem i pełnią Kościoła. On wypełnia Kościół swoją obecnością. Kiedy mówię Kościół, rozumiecie też w sensie lokalnego zboru. Dotyczy to każdego zboru na całym świecie i dotyczy to tego lokalnego zboru, którym ty i ja jesteśmy. A więc, żeby mieć to właściwe nastawienie, właściwe zrozumienie Kościoła, zboru, dlatego że jestem przekonany, że im bliższe jest przyjście Pana, Kościół, jego wartość będzie niesamowicie deprecjonowana. Diabeł będzie chciał, żeby ludzie, ci, którzy są częścią Kościoła, zwątpili w jego wartość, znaczenie dla swojego własnego duchowego życia. Jestem o tym przekonany. I zresztą to, co możemy obserwować, słyszeć dzisiaj, to, co dzieje się, różne wypowiedzi, to wyraźnie pokazuje, nie tylko dotyczące nominalnych kościołów, ale kościoła, którym są ludzie odrodzeni. My musimy mieć tą świadomość, że kościół, ten żywy kościół, prawdziwy, stanowią tylko ci, którzy są zrodzeni z ducha i słowa. Ci są kościołem. Ci są ciałem Jezusa Chrystusa. Ci są przez ducha zrodzeni, przez ducha włączeni, zanurzeni w lokalne ciało i przez ducha są napojeni, abyśmy mogli uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie. Ci rozumieją, zrodzeni z ducha, rozumieją rzeczy Boże i rzeczy duchowe. Dla człowieka zmysłowego, nieodrodzonego, to jest po prostu głupstwem to, co chrześcijanie mówią. To dla nich to nie ma sensu. Ale Słowo Boże mówi, ale dla nas, zrodzonych z ducha, to wszystko jest logiczne. To ma sens, bo tego doświadczamy, tego Bożego działania, tej Bożej mądrości na samych sobie i wiemy z przeżycia, że taka jest prawda i taka jest rzeczywistość. Tak więc to jest jedna kwestia. Z drugiej strony każdy z nas powinien mieć tą świadomość, że Kościół, zbór ludzi odrodzonych jest też zbiorem, społecznością, zgromadzeniem ludzi, którzy są na różnym etapie duchowego wzrostu. Mamy dojrzałych i niedojrzałych. Ci dojrzali nazywani są duchowymi chrześcijanami, a ci niedojrzali nazywani są cielesnymi chrześcijanami. Ci duchowi to chrześcijanie, którzy chcą się duchowo rozwijać i wzrastać, chcą pozwolić Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu, aby ich życie doznawało tej Bożej przemiany, inaczej mówiąc też uświęcenia, cieleśni chrześcijanie, kiedy uwierzyli, ale nie robią żadnych postępów albo wręcz cofają się, nie dbają o to, żeby stawać się podobnymi z charakteru do Chrystusa. Dlatego, kiedy czytamy, słuchajcie, to jest od samego początku w Kościele taka różnorodność, taka mieszanka dojrzałych, niedojrzałych, duchowych, cielesnych, o czym pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian w drugim i trzecim rozdziale. I nie powinniśmy być zaskoczeni, że coś takiego jest w Kościele, bo coś takiego jest. Od samego początku coś takiego jest. A jednak, pomimo, że tam są jedni i drudzy, dojrzali i niedojrzali, ci, którzy bardzo szybko wzrastają i chcą się uczyć i ci, którym to idzie bardzo trudno, ale może też chcą, to jednak, kiedy ja chcę mieć takie spojrzenie Chrystusa na Kościół, nie moje, bo w wielu wypadkach mógłbym powiedzieć, skoro tak, ja mówię też z osobistego przeżycia, to czy warto być?
Ale drodzy, kiedy dzisiaj nad tym rozmyślałem, myśląc o dzisiejszej usłudze, to kiedy pomyślałem o Panu Jezusie, jak On patrzy na swój Kościół, który ma dojrzałych i niedojrzałych, duchowych i cielesnych. I kiedy patrzę, kiedy Jan na wyspie Patmos ma objawienie Jezusa, pełnego chwały, Jego twarz jaśniała jak słońce, Jego wzrok jak płomienie ognia, Jego włosy były śnieżno-białe jak wełna albo jak śnieg, szata do samych stóp, przepasany złotym pasem. Jan mówi, i zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego pośród złotych świeczników. 7 złotych świeczników. A wszyscy wiemy z Księgi Objawienia, że ten symbol świeczników został zaraz wyjaśniony, że tymi świecznikami są lokalne zbory w Azji Mniejszej. I wszystkie są złote. Ale kiedy uważnie czytamy drugi i trzeci rozdział Objawienia Jana, tam widzimy, że jakość tych chrześcijan w tych zborach była bardzo różna. Dojrzali i niedojrzali. O jednym zborze Bóg powiedział, tylko niewielu zachowało białe szaty. Wiecie, to, że w zborze jest, czy w zborach jest jak jest, że jedni wzrastają, inni nie, to jest odpowiedzialność każdego z nas za mój duchowy wzrost, ale przyjdzie czas, że chociaż zbór w oczach Pana jest drogocenny, nasze życie jest drogocenne. Kiedy czytam w liście do Efezjan, że Chrystus umiłował Kościół i oddał życie za Kościół, to ja nie mogę lekko, z wyższością, w jakiś taki zdystansowany sposób patrzeć na Kościół, skoro za Niego, za tych wszystkich Chrystus oddał swoje życie z miłości do nas. Skoro w oczach Bożych każdy z tych zborów, pomimo różnych wad i niedoskonałości, jest złotym świecznikiem, to ja też chcę mieć takie spojrzenie na Kościół. Amen. Bo mogę się znaleźć w bardzo niebezpiecznym miejscu, jako ten, który osądza, który stoi. To nie znaczy, że ja nie mam dostrzegać. Nie mam zachęcać cielesnych do zmian. Oczywiście, że tak, napominać. Ale nigdy nie mogę sobie pozwolić na zlekceważenie, na lekkie potraktowanie z góry Kościoła. Takie myśli mi przyszły dzisiaj, kiedy jeszcze rozmyślałem nad dzisiejszym zwiastowaniem. Oto Pan buduje Kościół, umieszcza członki tak, jak On chce. Tak mówi nam Paweł w liście do Koryntian. I mówi to do zboru, który jest cielesny, który jest niedojrzały. Pomimo obfitości darów łaski, zobaczcie, że obdarowania nie idą w parze z dojrzałością, bo są dane darmo z łaski, nie za coś. Prawda? Pan Bóg zebrał punkty, mówi, no akurat zyskałeś, że czasami Duch Boży przejawia się w taki sposób i to też nas czegoś uczy, żebyśmy umieli przyjąć to, co Bóg ma. To nie znaczy, że Bóg nie pracuje nad każdym z nas i nad swoim zborem, żeby on duchowo wzrastał. Bo przecież jest wyraźnie napisane, że on przygotowuje sobie Kościół. Pamiętacie w liście do Efezjan 5 rozdział, aby był bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju. A więc On daje nam czas, pracuje nad nami i kto chce skorzystać, kto chce się opamiętać, kto z wierzących, odrodzonych ludzi nagle mówi, chcę wam, drodzy, powiedzieć, że im bardziej zbliżasz się do Boga, im bardziej zależy ci na Bożym działaniu w swoim życiu, tym więcej Duch Święty odkryje z tego stanu twojego i mojego serca. I nie będziemy mówić i widzieć innych, ale będziemy wołać, Boże, zacznij ode mnie. Dlatego, kiedy przebudzenie w Walii w 1704 roku się rozpoczęło, przepraszam, w 1904 roku, zaczęło się od takiego zwiastowania, ugnij mnie,
Nie jego, ją, mnie. Ugnij, Panie, mnie. Złam mnie, skrusz mnie. I Pan buduje swój Kościół, kiedy ma objawić się Jego moc i łaska. On chce znaleźć takie pokorne, złamane, skruszone serca i naczynia. I apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie. Mówi do nich bardzo ważne rzeczy. Mówi tak w wierszu 15 i 16, że bo tak dostrzega, gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić, lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Słuchajcie, tu jest ten, te dwa wiersze, mówią, ponieważ nie jestem tym kimś w zborze. Nie jestem tym, kim może ja bym chciał. Ale czytaliśmy, że to Pan, który buduje Kościół, umieszcza każdego w miejscu, którym chce. Czyni z ciebie i ze mnie taki członek z ciała, jaki On chce i umieszcza w tym odpowiednim momencie, miejscu. I tutaj to jest, ktoś to nazwał, że to jest zasada odpowiedzialności. Czy ja, będąc w miejscu, którym Bóg mi dał w Kościele, rozpoznałem to miejsce. Czas pokazał poprzez społeczność, poprzez życie, że to jest moje miejsce, to jest moja służba. To jest oczywiście, że Bóg może nas poszerzać to usługiwanie, jak najbardziej, ale od czegoś musimy zacząć. Zasada odpowiedzialności. Drodzy, czy po pierwsze znalazłem swoje miejsce, jestem w tym miejscu, w którym widzę, dobrze się czuję, w tym miejscu posługiwania w Kościele i mówię, to jest to miejsce, to jest moja służba, to ja tego muszę pilnować. A więc jeśli nie jestem, Boże, dziękuję Ci, że jestem tym, kim jestem w Kościele. Biorę odpowiedzialność przed Bogiem, przed Kościołem za miejsce, w którym Bóg mnie postawił. Myślę, że tutaj bardzo ważna, bardzo pięknym przykładem jest ta historia o zakopanym talencie. Jeden dostał jeden talent, drugi dwa, a trzeci pięć. I ten, który miał ten jeden talent, to jest, myślę, taki, który powiedział, skoro nie dostałem dwóch, albo nie dostałem pięciu, tylko jeden, on nie wziął odpowiedzialności. Zakopał talent. I nie chciał tym usługiwać w Kościele, w Królestwie Bożym, w tym, czym, tam, gdzie Bóg go umieścił. Drodzy, a więc to jest pierwsza zasada, czy bierzesz odpowiedzialność, czy biorę świadomą odpowiedzialność za życie zboru, w którym Bóg mnie umieścił. I tak sobie myślę, jest na pewno kilka dziedzin, które można odnieść do odpowiedzialności, bo jeżeli biorę odpowiedzialność, jeżeli biorę odpowiedzialność, swoją część odpowiedzialności za życie zboru, w którym jestem, to na pewno będzie to odpowiedzialność w dziedzinie modlitwy. Ja będę się modlił o zbór. Ja będę się modlił i błogosławił zbór. Bo to jest zbór, w którym Bóg mnie umieścił i ja chcę oglądać moc Bożą i działanie Boże w tym zborze. To na pewno będzie to poczucie odpowiedzialności za służbę w tym zborze. Ja muszę się dowiedzieć, ja muszę rozpoznać moje miejsce i ja chcę służyć najlepiej, jak potrafię w tym zborze. To jest też odpowiedzialność, jeśli chodzi o ofiarność. Jeżeli Kościół ma funkcjonować, to ja chcę, żeby ten Kościół jak najlepiej funkcjonował. A więc będę ofiarny także pod względem moich ofiar dla społeczności, w której Bóg mnie ustawił, abym był, abym usługiwał. W wielu dziedzinach to jest branie odpowiedzialności za Kościół, za zbór. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem, jeśli nie dostałem dwóch talentów, ja zakopię swój talent. Wiecie, jaki jest koniec tej historii?
kiedy Pan przychodzi, co zrobiłeś z moim talentem? I kazał mu, on odkopał, przyniósł, jeszcze tak się tłumaczył dziwnie, wiedziałem, że jesteś srogi, że zbierasz to, co nie posiałeś. On sam siebie oskarżył i sam siebie oddał pod sąd i Pan mówi, zabierzcie to i dajcie temu, który ma 5 talentów. A więc branie odpowiedzialności za mój zbór. Drodzy, druga rzecz, o której tutaj apostoł Paweł mówi tak, dalej. Jeśli by całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli by słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg tak, jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. A więc są z kolei osoby, które dzięki Bogu, my jesteśmy już w historii Kościoła za tym etapem, że jedna osoba, wiecie, kiedy byłem raz w Stanach Zjednoczonych, zbór powstał, taki polski, mała społeczność w Nowym Jorku. I tam widziałem, że tak de facto to pastor prawie robił wszystko. Łącznie z ofiarnością. Gdyby on nie dawał na ofiarę, ten zbór by nie przeżył. Był biznesmenem, ale to jest odpowiedzialność całego zboru. Całego zboru. Ale też to godzenie się z ograniczeniami, ta służba, jeśli by jeden robił wszystko, to co jest z ciałem, prawda? Każdy z nas chce się czuć potrzebny. I my doskonale wiemy, że jeżeli ktoś coś zrobi, to dzięki Bogu ja już nie muszę się tym zajmować. Jak miło jest widzieć posprzątane, jak miło jest, kiedy wchodzimy na ten plac, jest skoszone, jak miło jest, kiedy wszystkie pieniądze są policzone. Jest ktoś, który o te rzeczy dba, jest grupa, są nauczyciele. To jest to, że my mówimy, nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Ja sam siebie muszę ograniczyć. Czasami mamy tendencję i przywódcy, liderzy, pastorzy mają taką tendencję, że chcieliby wszędzie, że tak powiem, być obecnym. To jest niemożliwe. Musimy uwalniać ludzi do tego, aby czuli odpowiedzialność za to, co robią, z pełnymi konsekwencjami, z pochwałą i naganą. Ale to oni biorą i oni dzięki Bożej łasce i dzięki Bożej mocy mogą wykonywać służbę, która przynosi błogosławieństwo dla całego ciała. Tak więc musimy zgodzić się, abyśmy byli gotowi na to, że mam swoje ograniczenia. I kiedy czytam listy, kiedy czytam, jak apostoł Paweł się wyraża odnośnie wierzących, innych wierzących, on wręcz o tym mówi, o swoich ograniczeniach. On mówi, dzięki waszym modlitwom ja będę przywrócony wam, będę zwolniony z więzienia. Ja jestem wdzięczny Bogu za tego Onezyfora, który tutaj przybył do więzienia i służy mi pomocą. Ja jestem wdzięczny Bogu za Epafrodyta, który, Epafrodyt znaczy miły, piękny, który zjawił się, jakby zastąpił was, pisze do Filipian, w posłudze i jest ze mną. Paweł wie, że ma ograniczenia. Paweł wie, że potrzebuje obok siebie innych sług. Jak pięknie pisze w liście do Rzymian w 16 rozdziale, cały 16 rozdział listu do Rzymian to jest chyba około 30 różnych ludzi, mężczyzn i kobiet wymienionych, którym dziękuję za ich służbę. Zaczyna od Feby. Jedne tłumaczenia mówią, że była diakonisą, była patronem. Możliwe, że była bardzo bogatą niewiastą, która oddała dom i troszczyła się o niego dla kościoła lokalnego. Mówi o innych kobietach. Kiedy tutaj nasza siostra tydzień temu stała i dzieliła się tym, wiecie, wróciłem do domu i tak sobie pomyślałem, Panie, Ty masz cudowne kobiety i mężczyzn w kościele. Ty masz naprawdę wspaniałych ludzi, mężczyzn i kobiety, kobiety i mężczyzn, którzy służą przed Twoim obliczem, prawda? To jest wspaniale widzieć, jak jedni i drudzy są pełni oddania, pełni pasji, ale z drugiej strony
potrzebujemy siebie nawzajem. Nikt z nas nie wykona całej pracy. Ta praca wykonywana jest przez Kościół. I tutaj to godzenie się z ograniczeniami, to jest takie wezwanie do każdego z nas. Bądź pokorny, potrzebujesz innych. Nie jesteś omnibusem, który sam wszystko potrafi zrobić, ale Bóg stawia obok nas braci i siostry. Także razem, abyśmy mogli wykonać ten plan, to dzieło, które Bóg nam powierzył. Ja wspominałem o takim pastorze, do którego dzwoni jedna z sióstr ze zboru. Ona świadczyła komuś, jakiejś innej kobiecie w szpitalu. Odwiedziła ją i w czasie odwiedzin zauważyła, że ta kobieta jest gotowa odpowiedzieć na wezwanie i pojednać się z Bogiem. I szybko dzwoni do pastora. Pastorze, przyjedź, porozmawiaj, przyprowadź ją do Jezusa. I on już się zbierał, żeby iść, ale Duch Święty powiedział, nigdzie nie idź. Zostań. Powiedz tej siostrze, żeby ona przyprowadziła ją do Jezusa. To jest to godzenie się z ograniczeniami. Nie muszę wszystkiego robić, nie muszę wszystkich odwiedzać. Są inne członki ciała, aby jeden drugiemu posiłku dodawał, odwiedzał, prawda? Czasami jest tak i powiem wam, tak jest. Wszyscy czekają, no był ten brat, ta siostra też była i starszy nawet był, ale pastor mnie nie odwiedził. Ale pastor mnie nie odwiedził. Jak tak rozmawiamy, to słyszymy tego typu relacje, ale pastor mnie nie odwiedził. No tak, wiecie, jeżeli mamy zbór taki jak nasz, to pastor może rzeczywiście poodwiedzać wszystkich, ale jeżeli to jest zbór, który liczy 300 osób, 500, to gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało? Prawda? Jeden nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Ale Bóg tak ukształtował ciało, aby jeden usługiwał drugiemu. I czasami mówimy tak, no pastora tam nie było, ale pastor może kogoś wysłał, albo kogoś poprosił, żeby odwiedził, albo ktoś po prostu odebrał w sercu, że powinien odwiedzić tego brata, siostra, tą siostrę i pocieszyć, porozmawiać, pomodlić się. I sprawy zostały rozwiązane. I nie musiał tam być akurat nikt ze starszych, czy nawet pastor. I Duch Święty mówi, zostań i powiedz jej, ty ją przyprowadź. Wiecie, co się wydarzyło? I ona tam rozmawia z tą osobą, pytają, czy chcesz swoje życie oddać Bogu. I tam w tym szpitalu ta kobieta oddała swoje życie Panu. Wiecie, ona nie szła do domu, ona frunęła do domu z radości, że doświadczyła, że przyprowadziła tą osobę do wiary w Jezusa Chrystusa. A później, kiedy było zgromadzenie, to wiecie, to jestem pewien, że wpadła do tego zgromadzenia z wdzięcznością, z chwałą i mówi, ja chciałabym powiedzieć coś na świadectwo. I to mogłoby być, i to na pewno było zachętą dla całej społeczności. Godzenie się z ograniczeniami. Bóg ma nie jeden członek, ma całe ciało, ma ciebie i mnie, jest głową Kościoła. Każdy z nas z tą głową jest połączony i Duch Święty przemawia do każdego z nas. I chce nas użyć tak, jak On nas prowadzi. I czasami, jeżeli trwamy w tej społeczności z Bogiem, odczuwamy wyraźnie, żeby gdzieś pójść, kogoś odwiedzić, z kimś się pomodlić i tak dalej. I to nas prowadzi do trzeciej zasady, wiersz 20 do 24. A zatem członków jest wiele. Wiele jest członków, nie jedno, ale ciało jest jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Podobnie głowa stopą obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie.
Nie może jeden drugiemu powiedzieć w kościele, nie potrzebuję cię. Nie jesteś wcale potrzebny. Ja myślę, że to jest w ogóle straszne stwierdzenie. Nie potrzebuję cię. To jakby ktoś w rodzinie nam powiedział, nie? Nie potrzebuję cię. Nie jesteś ważny. I to prowadzi nas od tej zasady odpowiedzialności. Poprzez to godzenie się z ograniczeniami. Ja potrzebuję innych, ja muszę się ograniczyć, pozwolić innym funkcjonować. Prowadzi nas do tej trzeciej zasady cenienia siebie nawzajem, doceniania siebie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy hołbili siebie w jakiś sposób, ale żebyśmy dostrzegali tą wartość i od czasu do czasu umieli powiedzieć zachętę, pochwałę. To, co robisz, jest dobre, jest budujące, jest błogosławieństwem. Dziękuję Bogu za ciebie. Wiecie, czasami proste takie stwierdzenia, naturalnie wypływające z serca, a dają niesamowitą zachętę. Każdemu, który tego rodzaju słowa zachęty może słyszeć. Dlatego jest powiedziane, że powinniśmy to wyrażać, że powinniśmy tą wzajemną miłość, to docenienie wyrażać jedni drugim. Pan wielokrotnie, kiedy czytam te listy do tych zborów w Azji z objawienia, to zwróćcie uwagę, jak dużo zachęty Bóg daje tym zborom, nawet które wymagają ostrych napomnień. Nawet tam Bóg znajduje słowa zachęty, wezwania i kiedy każdy z tych słów proroczych do tych zborów daje nadzieję wszystkim tym zborom, dosłownie wszystkim. Każdemu dana jest na koniec jakaś obietnica, bo Bóg oczekuje, że słysząc to słowo przyjdzie zmiana, opamiętają się ci, którzy powinni się opamiętać i Bóg będzie mógł wypełnić swoją obietnicę dla ich życia. Tak więc wyraźnie to możemy dostrzec tam w tym Bożym Słowie. Dlatego apostoł Paweł tak bardzo i wręcz czasami, mamy to aż na wieki pozostawione, że niektórzy są wymienieni z imienia, do których on się odnosi, w którym daje uznanie, podziękowanie, wdzięczność Bogu za te osoby. I cały Kościół przez wieki czyta o tych osobach. Pamiętacie, jak do Pana Jezusa tuż przed Paschą, przed ostatnią wieczerzą przyszła niewiasta i wylała na jego głowę ze słoika oliwę, prawda, olej. Olej nardowy wart 300 denarów, czyli roczny dochód. Roczny dochód. I ten zapach, i to wylało się, a uczniowie, a szczególnie jeden mówił, taki oburzony, co ona zrobiła? To można było przecież ubogich nakarmić. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jezus wtedy mówi tak, ubogich zawsze mieć będziecie i możecie im dobrze czynić. Zostawcie ją w spokoju. Ona zrobiła to z miłości na mój pogrzeb do mnie. Ktoś powie, marnotrawstwo. Ale przecież Jezus został uczczony. Syn Boży został uczczony i namaszczony na pogrzeb, chociaż ona o tym nie wiedziała. Uczyniła to z miłości. Ja myślę, że Kościół powinien być... To świadczy o miłości. Ona była gotowa tak wiele poświęcić, oddać. A przez to, sądzę, inni powinni być zachęceni. Także dlatego się nie dziwię, że kiedy budowano świątynię, ludzie tak chętnie ofiarowali na świątynię. Bo to był wyraz ciągle żywej miłości do Pana i do tego, co Pan buduje tam, czy budował w czasach
starotestamentowych, a dzisiaj Kościół jest budowany jako jego świątynia, jako jego dom. Tak więc nie potrzebujecie, ale wręcz odwrotnie. Czasami nie wiemy, czasami nie zastanawiamy się, co kto robi. Nie wiemy wszystkiego, a szczególnie w dużym zborze. Ale Bóg mówi, abyśmy doceniali jedni drugich, żebyśmy umieli to robić. Ja nie zawsze, muszę przyznać, umiem to robić. Ale powinniśmy umieć doceniać jedni drugich, doceniać to, co inni robią. Ja opowiadałem, że był taki Boży człowiek, Watchman Nee się nazywał, który miał pragnienie ewangelizować jakąś wyspę, czy wioskę, przepraszam. I udał się i on myślał, że on sam wszystko zrobi, on nikogo do tego nie potrzebuje. On ma powołanie, on ma namaszczenie. Bóg mu wyraźnie powiedział, ale Pan mu mówi, nie, nie, nie. Poprosisz miejscowych wierzących, takich prostych wieśniaków, którzy tutaj są, znalazł tam kilku. Mówi, idź z nimi na modlitwę i będą się o ciebie modlić, a ty wtedy będziesz usługiwał. Wiecie, na początku jak zaczął, on się nie chciał z tym zgodzić, bo przecież on taki jest namaszczony. Jeden wieczór pusto, drugi wieczór pusto. I to go złamało. Wiedział, że coś jest nie tak. Bóg mówi, weź tych ludzi, niech się modlą o ciebie. On myślał, nie potrzebuję ich. I wtedy, kiedy poprosił tych prostych braci, módlcie się ze mną, pobłogosławcie mnie. Kiedy oni się zaczęli o niego modlić, następny wieczór, nagle sala się wypełniła ludźmi. I Bóg zaczął zbawiać ludzi, zaczął dotykać ludzi i jakby to, co było w sercu Watchmana Nee, mógł oglądać, że to Boże działanie. Tak więc, drodzy, pamiętajmy, to jest niesamowicie ważne, żebyśmy jeden drugiego przynosili, błogosławili, błogosławili siebie nawzajem, usługujących, abyśmy to dawali sobie nawzajem. Dalej, ostatnia rzecz, to jest zachowanie jedności. To Piotr kiedyś mówił o tym, jak bardzo ważna jest jedność. Tu jest wyraźnie napisane w wierszu, który czytamy, 25-27. Aby w ciele nie zabrakło harmonii. Biblia Warszawska tłumaczy, aby w ciele nie było rozdwojenia, schizmy, niezgodności poglądów, rozłamu. Aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Aby nie było, mamy się troszczyć o siebie nawzajem, aby nie było w ciele rozdwojenia, rozłamu. I tutaj zwróćcie uwagę na takie słowo, abyśmy mieli w równym stopniu troskę jedni o drugich. To jest takie fajne słowo greckie merimnao, które oznacza troszczyć się, zajmować się, martwić się, dbać, starać się o tego drugiego. Czyli chrześcijanin nie tylko myśli o sobie, ale mamy troszczyć się o potrzeby, jakie są te duchowe, fizyczne, jakie są pomiędzy nami, wykazując troskę po to, aby nie było rozłamu. Pamiętacie, w pierwszym zborze w Jerozolimie nagle zaczął się rozłam, bo wdowy helenistów czuły się, że są niezaopiekowane odpowiednio, tak jak wdowy z domów żydowskich. I zaczęło się bardzo niebezpiecznie w kierunku rozłamu zboru. I wtedy apostołowie zebrali wszystkich, wybierzcie ludzi pełnych ducha, pełnych godnych zaufania i oni się zajmą, żeby wszyscy porówno dostali. Dbanie o jedność w tym, co mówimy, w tym, co robimy, aby Kościół budował się w silną społeczność. Żeby nie było tak, że mówimy coś negatywnego przed innymi, o drugich, bo wtedy
to już nie jest harmonia, bo zaczynamy budować pewne negatywne myśli o drugich braciach i siostrach. A jeżeli coś wymaga naprawy, no to trzeba po prostu bezpośrednio z tymi osobami rozmawiać albo modlić się, rozmawiać, żeby Pan pomógł nam tą kwestię rozwiązać, jeżeli są jakieś braki w sensie też duchowym zachowań czy postawy. Wiele delikatności w tym wszystkim musi być i wiele mądrości, ale Bóg jest gotów nam i chce nam tego udzielać. Aby nie było w ciele rozdwojenia, dlatego mamy zadbać, zatroszczyć się, starać się jeden o drugiego. My wiemy, że jedność dana nam jest w Jezusie Chrystusie, że mamy jednego ducha, mamy to samo słowo, prawda? Jesteśmy jednym ciałem. Chrystus modlił się o jedność Kościoła. I tak jak ja przytoczę jeszcze na koniec ten psalm 133, przypomnę nam go. Gdy bracia żyją i siostry w zgodzie, tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Więc to jest też taka bardzo wrażliwa dziedzina, jeśli chodzi o zbór, jeśli chodzi o Kościół. Jak to dobrze i miło, gdy bracia, dodam, i siostry żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Arona, opadającą na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. A więc pamiętajmy, drodzy, mamy wzrastać, mamy dojrzewać, ale też mamy mieć tą świadomość, że każdy członek ciała ma miarę swojej odpowiedzialności w różnych dziedzinach za swój zbór. I kiedyś po prostu z tego będziemy musieli zdać sprawę. Każdy z nas musi mieć tą świadomość, że mamy ograniczenia. Każdy z nas powinniśmy się uczyć. Ja się tego muszę uczyć ciągle, więcej, więcej. Uczyć, wyrażać docenienie dla moich braci i sióstr. I też musimy troszczyć się o siebie, aby nie udało się przeciwnikowi doprowadzić do jakiejś frustracji, do tego, że ktoś, o kogoś się nie zatroszczono, ktoś został zaniedbany, ktoś został niezauważony. A chcemy przecież dobra i błogosławieństwa dla każdego, który jest w naszym zborze, prawda? Chcemy, żeby Bóg błogosławił każdego z nas. Powstańmy, drodzy. Powstańmy, aby się modlić. Zachęcam teraz, abyśmy błogosławili Kościół, zbór, dziękowali Bogu za siebie i modlili się, aby Pan ten Kościół napełnił swoją chwałą, swoim błogosławieństwem. Wyrażajmy to w krótkich, pojedynczych modlitwach, drodzy. Wyrażajmy to. Panie, tak dziękuję Ci za Kościół Twój na tym miejscu. Dziękuję Ci za moich braci i siostry. I błogosławię Twojemu zborowi, Panie. I modlę się, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo jak deszcz, jak rzeka płynęły przez nasze życie i serca. Panie, spraw to przez moc Ducha Świętego. Wylewaj swoje błogosławieństwo na każdego z nas, na każdy dom i rodzinę. W imieniu Jezusa, Ojcze, o to się modlimy. Chcemy widzieć pomoc, błogosławieństwo i zbawienie Twoje w naszych domach. Amen.